Dziś zabierzemy Was w podróż w mroczne zakamarki Dolnego Śląska, gdzie toczyła się krwawa wojna gangów. To historia nie tylko o zbrodniach, ale także o życiu, wyborach i konsekwencjach. Nasz gość specjalny to były gangster, który odsiedział wyroki i opowie nam o tym, jak wyglądało życie w świecie przestępczym. Być może ta opowieść przyniesie nam nie tylko wgląd w ich brutalną rzeczywistość, ale także doda trochę mroku do naszej wyobraźni. Jesień 1989 roku. Blok komunistyczny drżał w posadach. W Polsce przejmował władzę pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki. Budzili się obywatele Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Państwa, z którym Polska graniczyła przed zjednoczeniem Niemiec, przedzierali się przez zieloną granicę do Polski, jechali do Warszawy i przeskakiwali przez płot ambasady RFN. Chcieli na zachód. Tam, gdzie wtedy było normalne życie. Granicy przed uciekinierami próbowali pilnować żołnierze wojsk Ochrony Pogranicza, czyli dzisiejszej Straży Granicznej. Jednym z takich żołnierzy był wtedy Ryszard M. Jak wszyscy wyłapywał uchodźców przechodzących przez Nysę Łużycką koło zgożelca i odstawiał, jak nakazywały przepisy. Choć raz zlitował się. Przymknął oko i puścił rodzinę Niemców z NRD. Kilka lat później ten sam Ryszard razem z bratem Zbigniewem Karingtonem stworzył wielki gang przemytników. Na zachód przerzucali papierosy oczywiście mijając obowiązki płacenia cła i podatków. Do Polski zaś przywozili spirytus. Zaczęło się banalnie. Od, wiadomo, początek lat dziewięćdziesiątych, załamanie gospodarki, bezrobocie. Do Ryśka i Zbyszka zgłosił się ktoś, kto poprosił o przeszmuglowanie do Niemiec, już wówczas zjednoczonych, trochę papierosów. Zgodzili się. Przepłynęli Nysę Łużycką z niewielką ilością kontrabandy. Zarobili pierwsze nielegalne pieniądze. Potem biznes zaczął się rozwijać. Do braci przyklejali się młodzi ludzie, bez pracy szans i perspektyw. Zaczęli się coraz lepiej organizować. Opłacali strażników na granicy, by patrole nie niepokoiły przemytników w pracy. Były radiostacje, specjalne urządzenia do podsłuchiwania niemieckiej straży granicznej. Kupili sobie ponton. Mieli nawet pomysł, żeby zbudować swój własny most przez zieloną granicę, tak, by auta z papierosami szybko przerzucać. Z budowy przeprawy zrezygnowali. Niedługo później poznali z Gorzeleckich złodziej samochodów, którzy mieli układ w Lubuskiem. W Sękowicach budowano nowe przejście graniczne i most przez rzekę. Budowlańcy postawili swój tymczasowy most techniczny dla dźwigów i ciężarówek. Samochodowi złodzieje wykorzystywali ten most do sprowadzania do polski aut. W zamian za udział w zyskach z przemytu udostępnili go też grupie Zbyszka i Ryśka. To tędy przyjeżdżał do Polski kupowany we Włoszech i Francji spirytus. Pieniądze brali też strażnicy graniczni, żeby odwracali głowy, gdy jedzie Tir ze spirytusem. Podobno od tego mostu zaczęła się wojna. Bo Zbyszek postanowił wreszcie odsunąć złodziej aut od mostu. Żeby nie trzeba było płacić im myta. Poza tym, jak to zwykle w biznesie bywa, tam gdzie są duże pieniądze do zarobienia, tam natychmiast wchodzą inne firmy. Na polsko-niemieckim pograniczu pojawiły się nowe grupy. Też chciały żyć z przemytu. Albo z kradzieży aut, narkotyków, oszustw, haraczy. Pojawił się Lelek. Pochodzący ze Wschowy, mieszkający z żoną w Lubaniu. Media zrobiły z niego później głównego wroga Carringtona. Choć on sam złości się, że to bzdury, mit i nieprawda i że było trochę inaczej. Kreuje się bardziej na rozjemce. Szefa przestępczej spółdzielni nadzorującego autonomiczne grupki popełniające przestępstwa na własną rękę. Motyw bezpośredni jest jednak bez znaczenia. Nie ten, to znalazłby się inny powód. Na pograniczu pojawiło się zbyt wielu ludzi ze zbyt wielkimi ambicjami. Było za ciasno dla nich wszystkich. Musiało dojść do eksplozji. Do Carringtona strzelano w 1997 roku dwa razy. Potem na początku 1998 roku zorganizowano zamach na Lelka. Było jak w Westernie. Na drodze pod Lubaniem zwalono słup telegraficzny tuż przed nadjeżdżającym BMW. Ostrzelano auto Lelka. Życie uratował mu kierowca, który zdążył uciec. W maju 1998 pod Zgorzelcem grupka Białorusinów została ostrzelana z przejeżdżającego auta. Dwóch zginęło. Latem w Modrzewiach koło Wlenia zginęło czterech gangsterów. Wśród nich płomyk ze zgorzelca. To on znalazł most w sękowicach. I to on został odsunięty przez Carringtona. Ta zbrodnia do dziś nie jest wyjaśniona i raczej nie będzie. Co wiadomo? Ano mniej więcej tyle, że płomyk z kolegami porwali grzywę, człowieka Carringtona. Przetrzymywali go w domku w modrzewiach. Tam właśnie pojawił się Carrington ze swoimi ludźmi, by odbić kolegę. Zabito czterech porywaczy. W sierpniu 1998 roku pod nogami Carringtona wybuchła bomba. Zamachowcy ustawili ją pod wycieraczką przed blokiem w Zawidowie koło Zgorzelca. Tu mieszkał Carrington. Nie odniósł poważniejszych obrażeń. Bombę, dziś już to wiemy, podłożył Marek W. Kolejny mocny człowiek, który pojawił się na pograniczu. Też chciał robić tu interesy i jemu też przeszkadzał Carrington. Czy W był związany z Lelkiem? Może tak, może nie. Świat gangów jest bardziej skomplikowany niż nam się wydaje. Dziś jesteś moim przyjacielem, jutro zostaniesz moim wrogiem, a za tydzień zawiążemy sojusz przeciw komuś jeszcze. Markowi w organizacji zamachu na Carringtona w Zawidowie pomagał ochroniarz, Valerian, pochodzący z Kaliningradu Koreańczyk z rosyjskim paszportem. Kilka dni później Marek i Valerian byli w Lwówku Śląskim. Zauważyli śledzącego ich Forda z pięcioma młodymi mężczyznami. Valerian był przekonany, że to killerzy Carringtona. Wywabił ich za miasto na pustą drogę, wyciągnął z auta i ostrzelał. Pięciu drobnych rzeźmieszków zginęło przez pomyłkę. Nie byli kilerami. Nie wiedzieli, że w aucie jest Marek W. i Valerian. Myśleli, że to auto ich dłużnika. Po kilku tygodniach zginął sam Marek W. Montował w domu bombę. Eksplodowała mu w rękach. Tego było już za wiele. Na samej górze w Warszawie ktoś wreszcie zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że kawałek terytorium Polski wymyka się spod kontroli. Powołano specjalną grupę CBS, Urząd Ochrony Państwa, Straż Graniczną. Weszli na pogranicze i zaczęli robić porządek. Pojawił się pierwszy na Dolnym Śląsku świadek koronny zabora. Na pogranicze wrócił spokój. Nysa Łużycka przestała płynąć krwią. Dziś dowódca policyjnej akcji mieszka sobie spokojnie na emeryturze na jednym z wrocławskich osiedli. Kolekcjonuje grafikę. Wrocławskie gangi zaczęły się od sportowców. Tu nie było granicy i przemytów papierosów. Tu były bramki, czyli ochrona dyskotek. Na ich ochronie stawali bokserzy, zapaśnicy, judocy, karatecy. Powstały pierwsze kasy na gry. W pubach i dyskotekach wstawiano automaty hazardowe. Wreszcie pojawiły się agencje towarzyskie. Wszędzie było potrzeba ochrony. Tak więc liczba ochroniarzy rosła. Pomału zaczęli wchodzić w nielegalne biznesy. Kradli auta albo pomagali ich złodziejom. Sprzedawali środki odurzające. Przejęli co najmniej dwie knajpy te w pałacyku przy ulicy Kościuszki i legendarną redutę przy Piotra Skargi na wzgórzu partyzantów. Zarabiali wielkie pieniądze i rządzili w mieście. Ich liderem stał się Leszek C., były mistrz polski w boksie. Obok niego stali inni mocni ludzie, Piotr S., na początku lat 90. mistrz świata w Tekłono, Wiesław B. Cygan. No i, podobnie jak na pograniczu, zaczęło się robić za ciasno dla nich wszystkich. Nie każdy zarabiał tyle, ile gangsterska góra. Więc grupka przestępców z Januszem K., Kapciem, Grzegorzem B. i Maciejem B. poszła własną drogą. Chcieli podzielić się miastem, bramkami, agencjami, miejscami, gdzie sprzedaje się towar, ochroną automatów do gry. Tymczasem na Wrocław, łakomym okiem patrzeć, zaczęli możni gangsterskiego podziemia w Polsce, gang z Pruszkowa, zwany przez naszych gangsterów Warszawą i legendarny oczko ze Szczecina. Chcieli tu wejść. W dyskotece w pałacyku i w klubie Imperium na dworcu Świebockim dwie uzbrojone pozęby grupy gangsterów stanęły naprzeciwko siebie z palcami na cynglach. Każdy z nas chciał mieć głowę na koncie, opowiada jeden z uczestników tamtych wydarzeń. Zakończyło się pokojowo. Szczecin i Warszawa wycofały się z Wrocławia, a mogło dojść do jadki. Wrocławscy gangsterzy o wpływy znów walczyli już tylko ze sobą. W lipcu 1997 roku zginął jeden z nich, paralita. Na ulicy Jedności Narodowej zastrzelony przez niejakiego zająca. Dlaczego? Był przyjacielem Piotrka S, mówi jeden z ówczesnych gangsterów. Zając odsiedział wyrok za zabójstwo. I właśnie pojawiły się w mieście rewelacje, kto miał niby stać za zleceniem tego morderstwa. Mówi się o ludziach z grupy powiązanej z Kapciem. Wiadomo też, że kilka tygodni przed zbrodnią Paralita brał udział w napadzie na agencję towarzyską i pobiciu jednego z właścicieli. Zając był tam ochroniarzem. Napady na agencje towarzyskie się powtarzały. Spłonęło auto Kapcia. We wrześniu 1997 roku przy ulicy Prostej zginął łopuch. Powstała swoista spółdzielnia ludzi mających ochotę go zabić. Wiesław Becygan miał z łopuchem prywatne zatargi. Tak jak Łoli pobity swego czasu przez Łopucha w dyskotece między mostami. Kapeć miał inne powody, Łopuch był dla niego rywalem w walce o kontrolę nad miastem. Dziś wiemy, że Łopucha zabił Maciej S., killer z Legii cudzoziemskiej sprowadzony przez Łolego. Ów Maciej robił wtedy w gangsterskim półświadku furorę jako cyngiel do wynajęcia. Obwożony po Melinach. Przedstawiany na bandyckich rautach. Wszyscy o nim wiedzieli, poza policją. A on się nudził. Myślał, że będzie miał we Wrocławiu więcej pracy i że będzie miał jedną głowę w tygodniu. Zaraz po zbrodni na prostej wyjechał i ślad po nim zaginął. Kapeć i jego najwierniejsi ludzie Maciej B. i Grzegorz B. poszli do więzienia za napady, porwania, wymuszenia. Na krótko zrobił się spokój. Jak wyjdą znowu będzie Saigon, powiedział wtedy człowiek z półświatka. Wykrakał. W maju 1999 roku była wielka gangsterska bójka na wrocławskim rynku. Potem były nieudane negocjacje i próba zawarcia pokoju. Nie udało się. Ludzie kapcia biegali po agencjach towarzyskich i bramkach. Pojawili się u jednego z biznesmenów branży hazardowej, którego interesy ochraniali ludzie leszka C. Zażądali haraczu dla kapcia. Zaczęły wybuchać bomby pod samochodami. Jesienią 1999 roku na Hubach eksplodował Volkswagen Andrzeja M. związanego z Kapciem. W grudniu na Dębickiego wybuchła bomba pod Mercedesem Szadoka, jednego z najbliższych ludzi Kapcia. Piotrowi S., mistrzowi świata w Tekwondo ktoś podpalił samochód. Do największej eksplozji doszło w lutym 2000 roku. Najpierw w kręgielni w centrum korona grupa ludzi Leszka Cena napadła na Szadoka. Pobili go. Jeden z napastników strzelił do niego kilka razy. Życie szadokowi uratował portfel, który zatrzymał jeden z pocisków. Trafiłby go prosto w serce. Potem strzelano do jednego z ludzi kapcia na bulwarze Ikara. W oławie postrzelony został kajakarz, człowiek Leszka C. Pod koniec lutego w twarz dostał piszczyk. Też powiązany z gangami, właściciel agencji towarzyskich. W kwietniu 2000 roku był spektakularny pościg ulicami Wrocławia. Jeep z Piotrem S. Mistrzem Świata za kierownicą, ścigał Mercedesa z szadokiem. Wreszcie interweniowała policja. W marcu 2000 roku za nielegalne posiadanie broni został aresztowany Dariusz S. Szczena. On jest miękki, zacznie sypać, skomentował w dniu zatrzymania jeden z ludzi z Dariusz S. został później świadkiem koronnym. Jego zeznania przyczyniły się do rozbicia grupy Leszka co jesienią 2000 roku, zaczęły się aresztowania. Z miasta wyjechał Kapeć, który kilka lat później został zatrzymany i postawiony przed sądem m.in. za kierowanie zbrojną grupą przestępczą. Królem miasta krótko był Szadok. W 2009 roku przed pubem Miniatura postrzelony został mężczyzna. Już wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o gangach, które znów rosną w siłę i skoczą sobie do gardeł. Później była jeszcze tajemnicza strzelanina na niskich łąkach. Wszyscy o niej mówili, a oficjalnie do niczego nie doszło. W sierpniu 2012 roku znów zaczęły się walki. O wpływy walczyli grupa dealerów Hery z kontra sportowcy, bramkarze. Gangi niepokojone przez policję przez kilka lat uzbroiły się, wzmocniły, zarobiły wielkie pieniądze. Potem w ruch poszły pałki, kastety, maczety, noże i broń palna. Były wrocławski gangster opowiada, były najnowsze auta, piękne dziewczyny, narkotyki, koledzy. Nosiłem co dzień w kieszeni tyle kasy, ile zwykły człowiek zarabiał w rok. Grecja, Egipt, wyspy kanaryjskie, safari. Potem poszedłem na osiem lat do więzienia. Została mi tylko matka, inni odeszli. Dziesięciu moich kolegów nie żyje, pięciu to inwalidzi. Żaden nie ma normalnej rodziny, ja też. Ci, którzy teraz wojują o wpływy w gangsterskim półświatku też tak skończą. Skąd się wzięły grupy przestępcze w latach dziewięćdziesiątych? To jest związane ze środowiskami dawnej służby bezpieczeństwa. Kiedyś każdy liczący się gangster był konfidentem SB. Na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęły się w Polsce zmiany. Nie było już SB, ale policja niewiele robiła. Wielu policjantów mało różniło się od gangsterów. Często brali od nich pieniądze. Pamiętam Cześka z komendy Stare Miasto. Był oskarżony w pierwszym wrocławskim procesie zorganizowanej grupy przestępczej. Mówili na niego grypsujący policjant. Wydawało mi się, że gangsterzy wywodzili się ze środowisk sportowych. Boks, kickboxing, zapasy, judo. Mówisz o Wrocławiu. Najwięcej ludzi przyszło do półświadka z Gwardii Wrocław. To był milicyjny, później policyjny klub sportowy. W mieście rządzili sportowcy. Jak Leszek C. były znany bokser. Ale też inni ludzie, którzy wywodzili się ze sportów walki. Wtedy nie było broni palnej. Wtedy biło się na pięści. Z leszkiem kładliśmy wszystkich. On bił strasznie mocno. Wychodziliście ze sportów. Stawaliście jako bramkarze w dyskotekach. Potem przyszła gangsterka. Dokładnie tak to wyglądało. Tak ja zacząłem. Kiedy stałem na bramce w dyskotece. W jedną noc zarabiałem tyle, ile zwykły człowiek w 3-4 miesiące. A kto wtedy przychodził do dyskotek? Nierzadko kur i złodzieje. Wtedy najlepiej się zarabiało na kradzieżach aut. Na bramce się z nimi poznałem. Zabierali mnie ze sobą jako obstawę. On otwierał sztosem samochód, a ja patrzyłem, czy nikt nie idzie. Gdyby szedł, miałem walić go w ryj. Ci złodzieje płacili mi po 2-3 tysiące dolarów dziennie. Tak. Dziennie. Potem wasze środowisko zaczęło się coraz bardziej integrować i organizować. Leszek C. był legendą. Każdy chciał go znać. Liczyli się z nim i się go bali. Najpierw staliśmy na bramkach. Potem ekipa chłopaków z wieśkiem cyganem i Leszkiem przejęła dyskotekę w pałacyku. Wreszcie, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać agencje towarzyskie. A kto tam chodził? Złodzieje. Pili, ćpali kokainę i się awanturowali. Właściciele agencji zaczęli przychodzić do nas i prosić o ochronę. Płacili tysiąc do 1500 dolarów miesięcznie. Powstawało też coraz więcej dyskotek. Środowisko rosło w siłę. Pojawiły się środki odurzające. Każdy dealer musiał płacić za prawo ich sprzedawania. Na rynek zaczęły też wchodzić automaty hazardowe. Trzeba było je ochraniać. Ludzie z tej branży przyszli do nas ale w naszym środowisku prawdziwą kasę zarabiało kilka osób. Trzy, cztery. Byliśmy elitą. Dobre auta, piękne dziewczyny. Stać nas było na wszystko. Każdy miał w kieszeni latarkę. Tak się mówiło na plik banknotów. Zwykły człowiek zarabiał tyle w rok. Innym to imponowało. Rzucali sport i przychodzili do nas. Niektórym wystarczyło to, że się z nami bujają, inni byli szczęśliwi jak dostali bramkę, 500 zł, 2 gramy koksu do wąchania. No i dziewczyny z agencji mieli za darmo. Środowisko zaczęło się dzielić. To się musiało tak skończyć. Gdzieś w 1995 roku było wielkie gangsterskie spotkanie w pałacyku. Przyjechali do nas ludzie z gangu Pruszkowskiego, od Oczki ze Szczecina. Ich siedzibą był klub Imperium na dworcu Świebockim. A ich przedstawicielem we Wrocławiu był Rysiek K. Chcieli przejąć Wrocław. Rysiu im naopowiadał, jakie tu wielkie pieniądze są do zarobienia. Ich było z siedemdziesięciu na stu pięćdziesięciu. Mieliśmy już wtedy broń. I to ile? Ja miałem dwa pistolety. Były karabiny maszynowe. Gdyby doszło do awantury, pozabijalibyśmy ich. Chcieliśmy zabijać. Były rozmowy, prowadził je Leszek. I oni wtedy pękli, zostawili Wrocław. Tymczasem od leszka zaczęli odchodzić ludzie. Pojawiła się grupa, która też chciała zarabiać tyle ile my. Główne skrzypce grali tam Grzesiek B i Maciek B, chociaż na swojego przedstawiciela w rozmowach wytypowali Janusza Kapcia. Potem pisaliście, że on jest szefem gangu. A to nie była do końca prawda. To tamci nim sterowali: Maciek i Grzesiek. Tak czy siak ci ludzie od Kapcia, pamiętam było takie duże spotkanie, zaproponowali, żeby się podzielić miastem. Usłyszeli, że mają wypier. No i zaczęła się wojna. Pierwsze strzały padły w lipcu 1997 roku. Na ulicy Jedności Narodowej zginął paralita. Wtedy głośno było w mediach o liście śmierci. Wcześniej była jeszcze strzelanina pod dyskoteką między mostami. Po awanturze w dyskotece Grzesiek B. postrzelił w brzuch rosyjskiego boksera. Potem zabity został paralita. Postrzelono Piotrka S. A lista śmierci? Była. Przygotowana przez ludzi związanych z kapciem. Paralita na niej był Piotrek S. Robert B. Ale potem dość szybko się uspokoiło. Bo część ludzi poszło siedzieć. Zrobiono sprawę zorganizowanej grupy przestępczej. Na ławie oskarżonych było kilkanaście osób. Oskarżeni o strzelaniny, pobicia, porwania, zbrodnie. Swoje kłopoty miał też kapeć i jego ludzie. Miał sprawę m.in. o napad na dyskotekę w szklarskiej porębie. Ale wszyscy dość szybko wyszli. Mieliśmy układy z policjantami, prokuratorami, nawet z sędziami. Niektórzy pracują do dziś. Policjanci dostawali kasę za ciszę, ochraniali niektóre agencje towarzyskie. Elita policji bawiła się w agencji ubaśki na Brochowie. Rok 98, zaczęły wybuchać bomby. Kilka aut wyleciało w powietrze. Potem był rok 2000, luty seria zamachów, strzelanin. Piotrek S. chciał się mścić za zamach na siebie. Bombki załatwiał nam taki Białorusin. Najostrzej rzeczywiście było w 2000 roku. W lutym była głośna awantura w kręgielni w Koronie. Wpadło tam kilkunastu ludzi. To miała być zemsta za napad na dom wieśka cygana. W kręgielni, w barze przy stoliku siedział szadok. Zaczęła się bójka. Nagle jeden, Darek S., wyciągnął piękną srebrną parabelkę, przeładował i trzy albo cztery razy wystrzelił do szadoka. No i niedługo potem Leszek C. został aresztowany. Policja zaczęła zamykać innych jego ludzi. Do aresztu trafił Kapeć i wreszcie Szadok, który po kapciu próbował rządzić miastem. Na długi czas we Wrocławiu zrobiło się spokojnie. Potem zaczęło się od nowa. Stara Gwardia odsiedziała wyroki, w mieście pojawili się nowi ludzie. Oni jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka. Dopiero w kryminale człowiek widzi, że główną zasadą gangsterów jest brak jakichkolwiek zasad. Dopiero w więzieniu otwierają się oczy. Wcześniej miałeś kolegów, przyjaciół. Potem zostajesz sam. Jak wierzysz w Boga, to się zaczynasz modlić, żeby choć rodzina została przy Tobie. A na dziesięć więźniów, ośmiu opuszcza nawet rodzina. Koledzy? Zasady? W środowisku przestępczym nadużywa się słowa przyjaźń. Ale tu nie ma przyjaźni. Ktoś, kogo nazywałeś przyjacielem, zostaje potem świadkiem koronnym, incognito, albo obciąża Cię jako zwykły jawny świadek. W dziewięć na dziesięć przypadków sypia z twoją żoną, narzeczoną czy dziewczyną. Znałem późniejszych wrocławskich gangsterów. Niektórzy siedzieli, ale krócej niż rok, a to nie to samo. Ani na wolności, ani w więzieniu nie wykazywali się charakterem, ani odwagą. A ci młodzi, zapatrzeni w nich żołnierze, zmarnowali sobie życie. Kasy z gangsterki nie zarobili. Ja siedziałem wiele lat. Widziałem samobójstwa, samookaleczenia. Widziałem, jak się ludzie szmacili. Jak za dwa papierosy albo batonika prali innym skarpetki. W więzieniu dziś liczą się pięści i kasa. Grypsera? Twarde zasady? To już przeszłość. Ja przeżyłem dzięki matce. Dzięki niej mogłem zjeść coś normalnego i napić się wolnościowej herbaty. Pewnie jak przeczyta to wszystko, któryś z nich to powie, że to wypociny redaktorka. Ale mówi to człowiek, który przesiedział osiem lat w więzieniu i wie, co to znaczy. Gdybym mógł cofnąć czas. Tych pieniędzy, kobiet, przyjaciół, zabaw już nie ma. Mamy też. Została pustka, trauma, nerwica i dziwny strach. Nic. Nic już nie jest takie kolorowe. Nigdy nie śpię normalnie. Czy to, co się działo potem w mieście, groźne uzbrojone grupy szalejących i strzelających do siebie w biały dzień gangsterów, to efekt słabej pracy policji. Moim zdaniem złej woli. Policja miała dobrze rozpracowane to środowisko. Wśród czołowych postaci tych grup było wielu konfidentów. Policja wiedziała kto strzelał, kto używał noża, gdzie były materiały wybuchowe. Wiedzieli o sprawach sprzed lat, kto zabił, kto okaleczył i nie robi z tym nic. Wiem, bo rozmawiałem o tym z policjantami. Ale ci walczący później gangsterzy nie mieli się co udzić i tak prawie wszyscy skończyli w więzieniu. Jeśli odcinek ci się podobał, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.